Jest słynny łowca krokodyli. Pozdrawiamy Karola. Karol, dawaj, dawaj! Chyba przepiszę się do Mastersu. Poranne ptaszki, sobota, 10 rano, już po objeździe, przyjechaliśmy na drożdżóweczkę. Gdzie jak tam na trasie? Dobrze, przejechałem drugą rundę po tej trasie i co? I jak widać w ogrodzie, to już chyba mówione było z 5 razy, Rock Garden nie jest moim najlepszym przyjacielem, ale na szczęście B-Line wychodzi względnie porównywalnie czasowo, więc tam będę właśnie się przemieszczał tym. A wszystkie inne elementy są fajne. No i co? No i ja bardzo, bardzo lubię tą trasę. Jest jezior bike. Podłączyłem się tutaj. Chłopaki stawiają kawkę, drożdżówki. Żyć nie umierać. Krzysztof, co tam dzisiaj w menu? Lód czekoladowy. Czy to śniadanie? Krzyku, zdej mi kask, no bo to wylatuje na YouTube. Mordo. No. O kurde. Może jednak założę ten kask. I tak oto mija ta piękna sobota. Ja zaraz aktywnie będę spędzał. Ale co, chodzisz? Chodzisz w tym drewnianym domu w kasku, żeby ci się przypadkiem cegła na łeb nie spierdoliła? Oj, znowu. A żonka prosiła, żebyś nie używał wulgaryzmów na antenie. Mama. Krzysztof chciał dzisiaj na łamach naszego vloga zacząć kampanię reklamową na zostanie sołtysem. Więc jakie masz hasło reklamowe? Nigdy w życiu ja jak najbardziej popieram naszą panią sołtys, tym bardziej, że to jest jedna z moich największych fanek. Więc jak ja w ogóle mógłbym myśleć o tym, żeby ją z tej funkcji pozbawić. Niech jak najdłużej piastuje nam to stanowisko. Ja jeszcze sprawdzę, co robi G-King. Do kogo dzwonisz? Zadzwonimy do Michała Glanca. Jaki słodzie. Sławek myje rowery. Numery trzeba zmienić. Krzychu tutaj ładuje. Co ładujesz? Kanapkę. Co jest? Nutellą. A dobra? Dobra. A czemu schowałeś Nutellę? No tak po prostu, ale nie kryję się z tym, że jem z Nutellą. To szczytne miejsce koszulki. No właśnie zsunęła się tutaj trochę z... Ona motywuje Maksia. Maksiu cały dzień leżał i patrzał na ten patrzał. Na koszulkę z orłem. Jak? To jest mój cel na jutro. Założyć tą koszulkę? Nie, założyć swoją. A, ról ładowania jest jeden. A tutaj mały glikogenik, który nawet nie jest w stanie sprostać temu zadaniu. Nie no, ale... Pizzy... Krzychu przy mnie to jak ja przy Marcinie Dziadczyku. 7 okrążeń dla elity mężczyzn. Paweł, jak oceniasz decyzję pana sędziego? Słuszna, konkretnie. Tu się walczy o tytuł mistrza Polski, a nie... Ale w cross country, a nie w maratonie. A nie w grzybobraniu, kurde. Długi wysik nas nie przeraża, idziemy na rower. O kurwa, biedro! Cross country. Słonka wyjechać, bo... Czekamy na Giovane. Bardzo chciałem jeszcze poruszyć temat, który bardzo mnie... Nie wiem, w sumie nie wiem co bardzo mnie, ale ucieszył, że zakładając pomarańczowe okulary do naszego stroju, bałem się, że trochę zaburzę jakby układ stylistyczny, ale na szczęście wszystko ratuje pomarańczowy foksik. Jest słynny łowca krokodyli Piotr Śliwiński. Gdzie masz swoją kuszę, kusowniku? Hop Maciek, bardzo ładnie! O, Paweł, co jesz dzisiaj przed wyścigiem? Ryżownica. Samych białek. 3 białka i ryż, 1,5 torebki. Czyli jajeczka. No białeczko jakoś musi być, żeby tam brzuszkowi nie było godno. No, ale nie czuję ci się dzisiaj jakoś fenomenalnie na brzuszku, więc tam nie pajacuję z żadnymi sosami pomidorkowymi. Rozumiem.
A ty, Krzysztof, co dzisiaj? Makaron, dwa smaki? Znaczy ryż, dwa smaki? Nie. Jeden smak, ewentualnie dwa smaki, ale dwa smaki dżemu. Jeden malinowy, a drugi wiśniowy, tak to widzę. No i jeszcze trzeba spytać maratończyka Michała Glanca, co na przed takim ważnym startem? Ryż na dwa smaki, pierwsza część z jajkiem, druga część z dżemem. Dawaj, Maciek! Kameruje się. Dawaj, Karol, dawaj! Zostałem upoważniona do przejęcia vloga Karola. Dawaj! Nie wiem, gdzie to ma mikrofon, czy będzie mnie słychać, czy nie, ale trudno. Dobrze, Filip! Dawaj, Paweł! Dawaj! Bardzo ładnie, Filip! Dawaj, Karol, dawaj! Super! Dawaj, Paweł! Na trzeciej pozycji mamy pana Pawła. Dawaj, Paweł! I leci Karol. Dawaj, Karol, dawaj! Dawaj! Fragment, których na tej trasie niestety jest dość mało. I mam Bartka Wawaka. A z drugiej strony naciągnę na Karol. Dawaj, Karol, dawaj! Dawaj, ciśnij. I tutaj mamy Filipa. A tutaj Paweł. A tu leci czołówka U23. Tu mamy Maxa. Pozdrawiamy Karola. Będzie wspaniała relacja, więc tak, Konrad po jakimś defekcie już zsunie do przodu. Dawaj, hop! A to potężny zawodnik, więc to na pewno mu nie utrudni w zdobyciu miejsca, które ma zdobyć. Dawaj, Krzychu! Dawaj, Kokos! Dawaj, Paweł! Dawaj, Karol! Ale Krzysztof Łukasi finiszuje! Krzysztof Łukasi! Gratulacje od Kornela, przyjmują też. Jest i
Pernasem! Paweł Pernas! Paweł Pernas jest już na szóstce! Już spokojnie! Paweł Pernas! Wielkie, wielkie brawa, Paweł! Brązowy medalista mistrzostw Polski! Paweł Pernas! Wielkie, wielkie... Naprawdę szczęśliwa jazda! Bardzo, bardzo dziękuję, że byliście, że dopingowaliście tutaj! Nie mogłem nic... To, coś mocniej przycisnąłem, to zaraz za to płaciłem, więc musiałem coś wyregulować. Dwa słowa do swojej kamery. No, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, tak? Dobrze się jechał, no, dobrze. Bardzo ciężki wyścig, 7 rund trochę sporo, no ale ogólnie spoko. No, był moment, że jechałem na podium, był moment, że jechałem piąty, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony i wszystko było dobrze. Więc mogę być zadowolony. To super, gratuluję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy na mecie. G. Cross control, no jak było? Co, jak cross control? No nie ma co ukrywać, że trasa była wybitnie sprzyjająca dla mnie i zadowolony jestem z tego, jak pojechałem. Piąte miejsce, tak? Piąty byłem? Piąty, no. No to tyle, co dzisiaj mogłem pojechać, także pojechałem wszystko, co miałem. Dziękuję bardzo, gratulacje wszystkim medalistom. Max chyba też zdobył brąz, także pełen sukces JBG2. Pięknie, pięknie. Panie Jacku, jest pan zadowolony z drużyny? Tak, super, jestem zadowolony. Pan kolarstwa szosowego, ale MTB też go przyciągnęło. Czy Berni tylko? Tak, tylko Paweł Bernas. Tylko Paweł Bernas. Tylko Paweł Bernas, mój lokalna gwiazda. Ja z Zabrza, Paweł z Gliwic, także sercem zawsze za Pawłem. No i dał radę dzisiaj. Zrealizował plan. Bardzo dobra robota, Paweł. Ale nogę ma dalej szosową. No, nie, nie, to już z nim zna. I nawyki też, uwierz mi, nawyki też szosowe. Ale dobrze, dobrze. Dobrze. Maksio, brązowy medal. No tak, tak, udało się. Chociaż trudny wyścig był. No tak, jechałem w sumie cały wyścig na drugim. Potem... Dojechał mnie Piotrek Śliwiński, no jechałem z nim przez jedną rundę, ale niestety spadł mi łańcuch i mnie wtedy urwał. Ja zostałem tak z 50 sekund za nim i dojechał mnie wtedy Szymon Pomian. Na Szymona, no potem w sumie Szymon dyktował tempo przez dwie rundy, ale pod koniec zasadnie się go udało urwać i dojechać na ten trzeci. No także pięknie. Forma dzisiaj była, wszystko było fajnie, szkoda, że ten łańcuch raz spadł, ale to... Zdarza się, dobra robota. Trener i zawodnik. No. Dumny. Żałuję tylko, że nie mogę popatrzeć. Chyba przepiszę się do Mastersów, żeby patrzeć na te wyścigi, bo tak... Kurde... Sam się ścigam i szkoda. No, pasuje. A to takie są fajne emocje. A jak ty, Karol? Dobrze, dziękuję. No pięknie się umyłeś, tylko no szkoda tych skarpetek. A rękawiczki zakładasz na podium? SGR MTB Team. Sting. O, Benek też będzie we vlogu. Brawa dla nich. Brawo! Brawo! I mistrz Polski, Krzysztof Łukasik, JBG2 Team! Polski, elity, orlików, juniorów. To tylko amatorski vlog. Maciej Jarosławski, Natalia Grzegorzewska, Matylda Szczecińska, Piotr Kryński, Paula Gorycka i Krzysztof Łukasik. Krzychu! Benek, jak auto przejeździe? Ścigamy się? Tak. Dobra. O, dawaj Benio. Prowadzisz. Dawaj do końca. Dawaj, szybko! On się goni, Karol! Wujek cię wyprzedza, będzie super szybko teraz.